Trochę już się zestresowałem. Jaka to kawa? O, dobra, sfejkujemy. Myk, kabelki. Dobra, fake poleciał. Z prądem. I lecimy dalej, co nie? Poszedł kluczyk. No. Poszedł kluczyk, fejkowy kluczyk poszedł. Jest klasa, możemy teraz robić zadanie następne, jak to przystało na prawdziwego wojownika. Jest i Nexe. Nexe raczej by tym razem nie zabił Ortiz. Nexe, wielka, gigantyczna koleja. No. Bloody Disu nie. Nienawidzę was. Ortiz, Nexe, Bloody Guzik. Podejrzane, Nexe zawsze zabija juniora na początku, czy to jest przypadek? Nexe właśnie był skanowany w MadBay. No wiem, że był skanowany w MadBay. No Nexe się skanował i widziałem go tak. Ta, nie ma czegoś takiego przecież. Tak, Guzik, więc Bloody teraz... i ja jesteśmy w sesimenie. To nie my. Ortiz, Nexe, Bloody, Guzik. Byliście po prawej stronie, też tam. Co to się w ogóle wydarzyło? Czyli wychodzi na to, że to WGZ. Wow, jak ja byłem razem z Nexe na koniec, w sensie przy... Nexe? Pilnowałem Nexa, jak światła stanowałem. Były wyłączone, ja nie. No, nieźle w WGZ. Postora, nie widziałeś. Kłamstwo w WGZ. Ale stanąłem na tobie. Do nie, nie widziałem. Ja cię kręcę. Mogę być ślepy? Gdzie jest w ogóle frak? No mówię, że trzeba włączyć światła, kolejna, więc przy światach, przy wejściu na światła. Kolejna ciekawa sprawa jest taka, że fejkowałem klucze, a WGZ poszedł za mną. I to mnie zastanawia, jaki był tutaj ród twój WGZ. Poszedłem za tobą. No. Myślałem, że więcej osób do nas podejdzie. No bo ja myślałeś wiem, że może, że ja klucze trzeba zrobić w WGZ jako impostor. Zacznijmy od tego, że ludzie nie, na początku nie patrzą na mapę. No chyba ty. Stopą. Ja zawsze patrzę na mapę, ale wiele osób może po prostu za tym pójść. A jeśli WGZ. Poszły tam dwie osoby, to faktycznie może to tak działać, że ktoś chce podejdzie. WGZ, ty i te twoje zagrywki. Okay, ale Leso? Leso, no a gdzie ty jesteś? Bladym i z... No, stakiem, tak. Lisu, to prawda. Odczuć się od Lisa. I Nexe skanował się, więc wychodzi. Szuka winnych. No. Możemy to skipnąć teraz, ale najwięcej podejrzeń jest... Kto to powiedział? Kto rzucił tego gołta? Kto powiedział? A gdzie byłeś? Ja byłem z chłopakami w labie. Teraz cały czas byłeś w labie, tak? Dobra, to głosujemy w WGZ, namówiłeś. Cztery osoby. Czekajcie, cztery osoby mnie tam nie widziały, jak siedziałem na teleskopie. Voldemort. Dobra, no wyrzucimy cię jak krajoznawczo bardziej w WGZ. Tak jest. Nie no, ja skipnąłem, bo może faktycznie jestem ślepy. Ej, czemu na... Ślepi, co tu się stało? Czemu na kucu? A czemu na kucu, zio? Bo jest drugim postorem? No nieźle. Ej, pamiętajcie, że jeszcze mógł być self-repa. Ej, nie. Możliwe, że dwóch postorów zagłosowało, żeby był nie możliwe. Nie wiem. Bessie by takich rzeczy nie robiła. Czyżbym znowu wyczaił Simp. Ten? Simp. Czyżbym znowu wyczaił groźnego WGZ-a? Chyba tak, chyba znowu został wyczajony i wpadł w pułapkę Bladeusza. Dobra. Po co ty tam idziesz, Nex? Doskanować się idzie. Taktycznie. Doskanować się idzie. No i jest on. Podstępny WGZ. O. To jest niebezpieczna sprawa teraz. Dobra, zróbmy te potężne zadanie. Co ten WGZ znowu knuje, co nie? Co on znowu knuje? Czyżby znowu chciał kogoś zabić? Standardowe zadanie zwykłych obywateli. I nagle z cienia wyłania się on. Guzik, a nie, to guzika lubię nawet. Guzik jest poks. Byle nie. O nie, co to było? Guzik? Kudzio? O jest. Nienawidzę tego przechodzenia przez drzwi. Prastara moc sitów. Mało kto potrafi. I nagle gaśnie światło. A ja nie widzę tu absolutnie nikogo. Czemu gdzie jest do cholery są wszyscy? Patmas niczym z cienia wybiegł. Dobra. Dwie osoby electrical teraz. Jakut. No. Znaczy nie, dwie osoby. No dobra, cicho, dwie osoby WO2, kto? Ja jestem WO2. I? Lisu, czemu byłem, się nie przyznajesz? Ale no dobra. Osoba w labie. Bessie. Osoba w ofisie.
Imposter. No właśnie. Czyli krótko mówiąc, WGZ znowu wszystko wskazuje na ciebie. Czyli w tym momencie nie mówisz kto, gdzie jest, a ja teraz skończyłem dosłownie przy wejściu do elektryka. Gdzie siało, gdzie siało? Siało jest na Witalsa, Highvolter 2GZ. Przy wejściu do elektryka? A przy którym wejściu do elektryka, powiedz mi? No ja teraz 2GZ tam przechodziłam. Gdzie? No jakby wchodzimy do tego pomieszczenia nad elektrykiem, od prawej. No właśnie, nie ma was tam. Nie po prostu. No dopiero dobra, czy wy jesteście ślepi? W pierwszej rundzie dosłownie cztery osoby nie widziały mnie na teleskopie. WGZ, bo jako impostor masz większy zasięg, zapomnij. Ale wchodzimy do elektryka, tylko nad. A kolejne widziały, jak tam były. A kurczę, gdzie ty pobiegłeś z O2, bo byłeś tam? Co? Teraz? No. Byłeś przy O2, gdzie pobiegłeś? Ciało jest na Witalsak, jest totalnie świeże, bo ja z nim biegałem do FISA, ja pobiegłem... Nie wiem, gdzie poszedłem w sumie. No właśnie, gdzie ty poszedłeś, Kucu? Bo byłeś na O2 i sobie gdzieś pobiegłeś, gdzie ty pobiegłeś? No teraz robił chyba światło, co nie? Tak, wiem, że ostatnim razem, ale jak pierwszy raz gasło światło, to potem trochę podejrzane, Kucu. To raczej mówił się WGZ, ewentualnie Bessie, ale miała bardzo krumajtowy... Ja zrobiłem misję z drzewkiem, zrobiłem tlen, przyszedłem światło naprawić. No bo my czwórkę jesteśmy po lewej stronie, nie? Ciało jest na Witalsach, ma dosłownie kilka sekund. Ja Ortisa miałem, ja poszedłem na admina, pobiegł na Witalsy, wracam z admina do Witalsu, widzę martwe ciało. Fogi to jest pierwszym, bez jego broni probabil jest druga. Kuchnia, czemu tak dziwnie stałeś w tych labach i ruszałeś się prawo-lewo? Jeszcze nie wiem. Kik. Dobra, może być kik. Tak jak przypuszczałem, WGZ został wyczajony. No, znowu ten, znowu wyczaiłem WGZ-a. To się nazywa zbyt inteligentny jestem na tą grę, tak się dowiaduję pomału. Nie, dobra, ostatnie zadanie zostało do zrobienia. Tu. Ostatnie zadanie. Zrobić chcę? Dobra, zrobiłem. Koniec! Dobra, idziemy za Kochneksę i będziemy się go trzymać. 100 bitców! Masz lód do chłodzenia lawy. Dziękuję ci serdecznie w RepOk. Dziękuję. Bessie, czemu to robisz? To tak? Jest self-report, moi drodzy. Zgadzam, nie? Mogę się odezwać? No. Halo? No, odezwij się, może coś źle. No to wbiegam do elektryka naprawić światła, spamuję self-report. Report. Spamuję report i miga mi napis... Daj mi dokończyć. I miga mi napis Bessie, która wychodzi z elektryka to i ja mogę, nie, nie naprawia światła. To ja, czekaj, kuki. Działa ma sekunda. Sekunda, bo ja byłem generalnie na kamerach, bo widziałem, że światła gasną, wiedziałem, że tu będzie jakaś akcja, więc stwierdziłem, dobra, nie naprawiam tego, idę sobie postać na kamerach. I zabili i mnie! No to prawda, Bessie biegała pierwsza do kamery, znaczy biegała pierwsza do elektryka, ale... No więc właśnie, kto teraz mówi, że to plus, jest self-report? Plus Bessie broniła... Stałem na Witalsach. Kucu, mogę? Bessie broniła VGZ, a rundę temu VGZ była wyskillerem, my voted. A kto to powiedzie, że to jest self-report? Bo padł frag i od razu padł report. W ciągu w milisekundę padł report od razu. Nie, no tak to wyglądało. Chwilka minęła, to musiałby... Nie, naprawdę, no... Musiałby mieć jakieś 50-letnie palce, żeby tak długo QR klikać. No dobra, dobra. Możemy tak zawołtować. Chyba, że Bessie... No, nie! Dobra, cztery osoby, które były w pierwszej rundzie w Medbayu, wyślijcie mi swoje adresy, ja wam wysyłam okulary. Niestety, WGZ, ale zostaje zapalny na gorącym uczynku, standardowo! Nie bój się, Bessie, musisz cisnąć, wiadomo, że... Ja mam po 17 godzin! Tak, ale musisz się bronić, pamiętaj. Ale dosłownie, mówię. Dobra. Myślałem, że ktoś tu przybiegnie. Mój idealny kill tactics. No dobra. Tutaj też nikogo nie ma. Ajaj. I tu? Kucu jest jedynie. Mam cię, gagatku! Myślałeś, że zgasznące światło cię ochroni? Dam ci 5 sekund na przyznanie się.
To ja. Mocno oskarżony. Dobra. Nie, no to nie. Dobra. Okej, dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Chciałbym poprosić wszystkich o pozycję plus pozycję osób, które wiem, gdzie czekajcie, są. Czekajcie, 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 inaczej, inaczej. Nie czekajcie. No mów, mów, no. No, najpierw Kuki i Guzik. Czemu ja? Specimen. Obaj byliście specimenie, tak? A nie wiem, co obaj. Fonsy, specimen. Ortiz, gdzie znalazłeś ciało? Ciało jest dosłownie na adminie. Ktoś sprawdza admina lub ktoś. Jak to Kuki kiedyś w specimenie niby? Nie, Kuki jest wyponsa. Kuki z wyponsa powiedział. No to jeżeli jest wyponsa, to miałby najbliżej w takim razie od miałby najbliżej, szczególnie, że ten bo chodzi o to, że na pewno... 6 sekund. Bo na pewno Nexe, na pewno Bessie i... Ilisu. Tak, Ilisu byli razem wszyscy pod O2. Ale jeszcze jedna sprawę mam. Tak. No. Bloody, jak tam... Ty zraszowałeś specimena na początku. Nie, nie zraszowałem specimena. No jak to nie, ja zostałem w Medbayu, co ty gadasz? Ja w Medbayu zostałem i robiłem zadanie. Nie wiem, kto straszył was. A jakie robiłeś zadanie, powiedz mi? No tam różne, temperaturkę, teleskop, probówki. Na teleskopie był... No bo ja pierwszy wszedłem do... Niech pomyślę, może dlatego, ale, że słuchaj, ja w pierwszy ja wbiegłem... to sprawdziłem. Sprawdziłem, pomimo, że było światło wyłączone, podszedłem pod każdą z nich, podszedłem pod teleskop, próbówki i na Medbaya i nie no było. To, no to może się mienialiśmy, było światło zgaszone. A się drzwi, zanim ja z kucem wszedłem do specimena, to się drzwi otworzyły. No to nie mam pojęcia, kto to zrobił, Junior. Ja byłem w Medbayu, ja nie wchodziłem do specimena. Dlatego... Ja mam pytanie, kto ja zawsze światła, robię, ja Bessie, zawsze tak? robię zadania w Medzie i dopiero potem idę. I potem... Bloody pewien, że zraszowałeś, bo sprawdziłem całego Medbaya i ci tam nie było. Junior, ja na początku, no to mówię, ja robię zawsze w Meda i dopiero potem idę z specimena, no. Dobra, słuchajcie, to mamy tutaj kłótnię. Soft Clear Junior. Mamy kłótnię między Juniorem a... Ale czy naprawdę ktoś tam nie zagłosował? Dobra, to tak, musimy się pozbyć Juniora, jest strasznie, jak to mówi się, natrętny. Faktycznie, trochę można tak powiedzieć, że ten... Dobra, gdzie Junior biegnie? W tą stronę. Tu, 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 tu. Pik, pik. Pik! Tu, tu! Tu, tu, tu! Biegniemy sobie, biegniemy sobie, biegniemy sobie. Fajnie byłoby go tu zabić w sumie, ale boję się, że ktoś tu przyjdzie. Co to było? Tuk, 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 tuk. Raz, dwa, trzy. Hello there. No to cóż, Junior był faktycznie czysty, to mamy pewność. Aha. No dobra, to że... Dobra, ale ja wiem, do czego to zmierza. To zmierza dlatego, że ktoś zabił Juniora teraz, żeby na mnie poszło oskarżone. No generalnie nie wiem, czemu Junior uważa, że mnie nie było w medzie, ale ja w pierwszej rundzie cały czas byłem w medzie, więc to jest totalnie bezpodstawne w tym momencie. A skąd raz Buddy przyszedłeś? Z której strony? Ja teraz przyszedłem, no z admin rooma. Przyszedłem do tego. I byłeś w elektryku, prawda? Tak, byłem w elektryku teraz, i dokładnie. Z lewej strony? No, z prawej przyszedłem, z admin rooma, no mówię. Dobrze, ciało leży na weaponsach przy tym strzelaniu od tych kamyczków. Wow. Lis Ortiz? Jestem w komunikacji, rebootuję system. WGZ wyrzuciło. Okay. Nieźle. Kuki? Znaczy nie WGZ, tylko Nexe. Ja jestem w specimenie znowu, tak. Znowu. Pewno do końca. Jestem chłopaki, ale... sorry, okay. Ale no. Miałem telefon. No nieźle Lisa, tak się składa, że wszyscy stwierdziliśmy, że to ty jesteś. Coś tu jest, nie? Ja chyba koło rakiety mamy go. Kabla mamy internetu go, łącz. Co? No nieźle Nexe. Nasz PC? Nie, pies. Ale że pies? Okej. Okay. To co? Jakie tam mamy podejrzenia w takim razie? Znaczy oficjalne? Podejrzenia padają cały czas chyba na... No wiem, że na koniec go widziałem... Znaczy, no mówię, no to... No im to jest tak, z perspektywy był, ale... impostora, no to po prostu urągnięcie Juniora było taktyczne, bo ja byłem oskarżony, ale generalnie ja byłem w tym medzie na samym początku, więc nie wiem czemu Junior... No, to też jest takie podejście, no ale mówię, no... To jest typowo atak... A ktoś potwierdzi, że byłeś w tym medzie? Byłeś tam z kimś, czy sam? No ja straszowałem pierwszy meda, więc byłem na początku sam w tym mecie. No i tak go skipał, sasno. Ja mam pytanie, Nexus żyje czy nie, bo on go myślę, że... Nie, Nexus został wyrzucony. Nie. No i dlatego przerąbiemy to prawdopodobnie byczki. Będzie mi ciężko wygrać to, kiedy jest wtedy ten. Będzie mi ciężko wygrać... No ciężko będzie mi wygrać impostora.
No, ciężko będzie mi wygrać impostora. Kiedy ten? Dobra. Przeczekamy sobie tutaj troszeczkę. Jestem ciekaw, czy ten... czy ktoś będzie chciał przycisk zgłosić, ale chyba nie. W sumie zabicie w specimenie? Kto teraz by wszedł do specimena? Przecież zadania tam zrobili chyba, co nie? Chodźmy do specimena. Kurde, nie złe miejsce. Złe miejsce. Dobra, chodźmy stąd. Ciekawe, czy chce zgłosić przycisk, co nie? Na wszelki wypadek zgaśmy to. Na mnie idą podejrzenia. Wiem, że na mnie idą podejrzenia, logiczne. Ale no nic, nic nie zrobię teraz aktualnie. Kuki jest blisko. Dobra, trudno, zabijamy z zimną krwią, lecimy. Tu. Znalazłem kogoś dupkę i to jest Leco, który był oskarżony wcześniej. Nie wiem, czy mi się wydawało, ale Kuki mam wrażenie, że bieg teraz od admin teraz rooma, jak wybiegałem. Ja biegłem od lewej strony i widziałam mnie Bessie w elektryku, bo sprawdzałem, kto... Znaczy ja teraz zrobiłem upload w komunikacji, wybiegłem na prawo i widziałem jakby Kuki biegł w górę, tak jakby biegł od admina, takie wrażenie miałem. Ja widziałem Kukiego teraz przy oponcach i on faktycznie biegł od lewej, totalnie nie zapowiadało się, żeby wchodził od prawej. W sensie, myślałem, że to największe kółko na świecie. Kukiego też widziałem wcześniej. Ej, wiecie co? Jaka jest szansa, że Nexe był impostorem? Jakaś jest, zawsze. No jest, bo w sumie padł jeden kila, a druga runda była. Ortiza, ty skąd przybiegłeś teraz do admina, gdzie byłeś wcześniej? Ja przybiegłem, robiłem ostatniego taska, ostatnie kabelki w labie i przyszedłem właśnie od labu, wszedłem sobie na dół. Czekaj, gdzie był kill? Bez i VZ byli po lewej stronie, Vlad był w komcach. Ortiz, powtórz mi, gdzie był kill. Nie, ja jestem po prawej stronie. No ale byłaś w elektryku na prawie, ja się... Dobra, szybko, tak, kill, potrzebny kill, gdzie jest? Kill jest przy adminie, dosłownie, znowu. Dobra, przy na pewno nie, na pewno nie był to Kuki, bo odkąd cały czas go widziałem całą rundę, to po prostu miał obieg. Chyba, ale to mógł rąbnąć... Od razu pobiegł do elektryka, on naprawił również tego elektryka. Tym samym ja byłem cały czas od dołu i widziałem, specjalnie poszedłem, bo bałem się, że ktoś mnie rąbnie. Poczekaj, Ortiz jeszcze, Ortiz, a ty jaki miałeś movement? Ortiz, jaki ty miałeś movement? Szwecja. Nie, byłem w labie, potem poszedłem sobie właśnie ostatnie kabelki zrobić tam, wrzuciłem do admina, bo tam tylko jest inny, tak nie wiem, no szukając... Znaczy... Wiem, że ciało było już jedno walnięte. Jedno ciało było walnięte już zanim poszedłem na kabelki, widziałem to na witalsach i to było ciało chyba Guzika i teraz zostało robione drugie. Znaczy powiem wam tak, wydaje mi się, że runda była długa i jeden wydaje mi się impostor został już wyrzucony. Bloody Ortiz, bo potem wyjaśnię czemu. No, to są Ortiz dla mnie są też troszkę jedne. Podejrzany, się, ale ja też Kuki miał dziwny movement pod koniec, mam wrażenie, że biegł. Nie miał dziwnego, nie? Jest clearowany, bo wiem, co będzie z nim zrobić. To musi być... Bessie cały czas się trzymała za mną. Będzie ciężko. Wiem, że dwa kile padły, ale chyba nie ogarnęli za bardzo. Będzie bardzo ciężko. Dobra. Zobaczmy, czy ktoś przy przycisku czai się. Nie. Przy przycisku się nikt nie czai i tutaj też się nikt nie czai. Uła, ale niebezpiecznie. Dzień dobry, WGZ. Szybko zamknijmy te rąbane drzwi. O kurde, jego szybko zgłosiłem. Dobra, no to chyba wszystko wiadomo, co? No właśnie, nie do końca. Czemu? Kuki? No bo... chyba mnie nie podejrzewasz. Znaczy, nie, no ty na pewno jesteś clear, ale wiedziałem, że VGZ też jest clear. No ale Bessie poprzedniego praga raczej nie mogła zrobić, no. Nie, to jest niemożliwe, żeby znaleźć. Znaczy to tak, powiem wam, że generalnie, no... gdzie w ogóle jest ciało, zacznijmy od tego, bo ja na gdzie jesteś, Bloody? Gdzie jesteś? Ja byłem praktycznie cały czas na admin roomie, siedziałem. Okej, okay, a gdzie jest Bessie? A Bessie? Ja jestem niedaleko od dekontaminacji tej na dole. Jak wyszłam od góry, od laba, przez cały ten korytarz, no i... Oj, to by się zgadzało.
Znaczy, no, aby się tak zgadzało, że ona była w labie, bo w poprzedniej rundzie biegła tam, żeby zrobić taski, więc zrobiłam, no, więc teraz no właśnie, mam, żeby odebrać. No właśnie, dobra, mi się coś nie zgadza w tej chwili, no właśnie mi się tak coś nie zgadza. Najbliżej poprzedniego. No dobra, byłem, ale to co, to bym zabił i bym stał sobie na admin roomie? W sensie to bez sensu. No. Nie do końca, bo w sumie minęło czas od tego killa. Dokładnie. Dobra. Ale ja bym chciała zaznaczyć. No powiedz mi. Ja bym chciała zaznaczyć, że wszyscy poszliście razem, a jako jedyna poszłam na górę w stronę laba. Nie widziałam nikogo. To ci nie pomaga, Bessie. No to wiesz, to ci Bessie nie pomaga. A ja stałem na admin roomie i nie widziałem nikogo w medzie akurat. Ja nikogo nie widziałem na admin roomie w tym medzie. Dobra. Z moich perspektyw wychodzi na to, że to musi być Vladi, chyba że Bessie nas ogromnie ograła. Tak, powiem tak wam, ładnie, to tak, jeśli Bessie chcecie ogromnie na mnie zagłosujcie, ale moim zdaniem bezpieczniej byłoby szczerze mówiąc skipnąć ogólnym. A dobra, widzę, że na mnie zagłosowaliście. No pewnie, Cookie, nie słuchałeś tego, że ja mówiłem, jak padł jeden kill, to cały czas była praktycznie ze mną Bessie, więc nie mogłaby wtedy to być. Tak, ale wiesz, ktoś może... Wiesz co, ogólnie był problem, bo Nexę wyrzucono na początku, został ten. Nie, nic nie wyrzucono. No Nexę było, wywaliło. Pies odłączył kabel od internetu. To brzmi jak najgłupsza, wymówka ever. Ale Vladi, ja się nie wiem, no jest jak jest, no.